Proszę bardzo. Chciałbym zapytać, bo PO wystawiło Kidawę Błońską, która jest niewybieralna w zasadzie. Ten Hołownia to jest jakieś takie nie wiadomo co. A Dudę można wrzucić pod lód w zasadzie tym raportem, tak? Jeżeli się go ujawni ten. Nie wiem. I wtedy Hołownia zostaje jako w zasadzie jedyny kandydat. Taki. Bardzo możliwe, wie pan. Nie wiem, czy można wrzucić, czy ten raport go wrzuci pod lód, ale z całą pewnością trochę mu zaszkodzi. Trochę mu zaszkodzi. Nie wiadomo, czy ten pan, który tam pisał do rzeczy, podał te informacje, że już może w lutym ten raport zostanie kongresowy, czy on ma rację, bo ja nie wiem. No, ja nie mam żadnych takich wiadomości, żeby w lutym coś się stało, ale być może, że on coś wie, czego ja nie wiem. Żydzi napisał jakiś czas temu, że Polacy mogą ich zaatakować, ujawniając jakby te zbrodnie NKWD i tak dalej i stawiając Żydów obok nazistów po prostu, tak? Wtedy Żydzi na przykład musieliby płacić. I czy nie jest to jakby wspólnota interesów z Rosją, żeby wybielać po prostu Związek Radziecki i wtedy nawet jeżeli połączy się tych Żydów z NKWD i tak dalej, to w zasadzie już tak nie jest to nic złego. Po prostu mają jakby wspólnotę interesów, tak i ostatnio. Proszę pana, nie wydaje mi się, żeby Żydzi się obawiali polskich oskarżeń o zbrodnie popełnione w ramach NKWD. Nie sądzę, żeby się Żydzi tego obawiali. Wzruszają ramionami, bo to nieważne, wie pan, czy Polska tam wystąpi z takim oskarżeniem, czy nie, tylko ważne jest, w co świat uwierzy. W co świat uwierzy. Obawiam się, że świat, wie pan, jednym uchem to wysłucha, drugim wypuści i na tym się skończy. Natomiast za co prezydent Putin został tak wynagrodzony w Izraelu teraz, na tej rocznicowych obchodach w Yad Vashem? Za to, że przyłączył rosyjską politykę historyczną do skoordynowanych polityk historycznych niemieckiej i żydowskiej. To jest wszystkim na rękę. Niemcom jest na rękę, dlatego że Niemcy, to wie pan, z przyjemnością tam nie będą zacierać rąk na widoku, ale w skrytości na pewno zacierają ręce, kiedy słyszą, że Polska jest sprawcą II wojny światowej. No ja bym, wie pan, Putina ozłocił za coś takiego, jakbym był kanclerzem niemieckim. Żydzi są bardzo zainteresowani, dlatego że jeżeli się mówi, a mówi się i nawet pomnik został tam taki wystawiony Armii Czerwonej w Izraelu, że Armia Czerwona pełniła wyłącznie funkcję wyzwolicielską, no to znaczy, że wszyscy, którzy brali udział w Armii Czerwonej, na przykład jako politrucy, no tu oni nic złego nie zrobili, oni tylko wszystkich wyzwalali, wie pan. I wreszcie rosyjska polityka historyczna. Jeżeli Polska jest kolaborantem Hitlera, jeżeli przyczyną II wojny światowej jest Pakt Monachijski, no to już nikt nie będzie pamiętał o pakcie Ribbentrop-Mołotow, wie pan. I wszyscy będą myśleli, jak zwłaszcza za 10 lat, jak już umrze ostatni uczestnik II wojny światowej, wszyscy będą myśleli, że to prawda, że Armia Czerwona tylko wszystkich wyzwalała. I 17 września 1939 roku w Polsce i potem w wojnie zimowej Finlandię próbowała wyzwolić. No nie udało się do końca, ale no, trochę tam próbowała. Intencje też się liczą. Więc myślę, że taka jest przyczyna tego i mamy do czynienia, to jest zła wiadomość dla Polski, bardzo zła, ale no tak jest. Nastąpiła koordynacja trzech polityk historycznych wymierzona swoim ostrzem właśnie w Polskę. Żydzi próbują, jakby tu usposobić świat w taki sposób wobec Polski, żeby kiedy przyjdzie do szlamowania Polski, żeby nikt nie podniósł żadnego głosu protestu. Tak odczytuję ich intencje i tak interpretuję to, co się w tej chwili dzieje. Proszę bardzo. Jeszcze zupełnie. Mówiłem o artykule w dzienniku Haaretz. Izraelski. Tak. Tak. I to było w ten sposób. No to wie pan. Pewnie, że tak. Przepraszam, ale jest takie słowo jak sofizmat,
które mówi, że w oparciu o fałszywe założenie udowadnia się w logiczny sposób fałszywą tezę. I czy ktoś analizuje to wszystko, bo widać, że wybuch II wojny światowej, Holokaust był z góry zaplanowany, co widać po tym, że Amerykanie, nikt się tymi Żydami nie przejmował. Miało dojść do Holokaustu i ten Holokaust w dalszym ciągu Żydom służy, bo wygrali II wojnę światową, bo odzyskali państwo, prawda? Jak na to weźmiemy to wszystko pod uwagę, to wszystko powinno być tak analizowane, żeby znaleźć to fałszywe założenie i dążyć do odkrycia, jaka jest teza, bo w trakcie realizacji to już jest bardzo trudno rzekę zawrócić. I dla mnie te wszystkie nasze analizy, czy pana analizy, nie są wtedy, bo organizacja sionistyczna powstała pod koniec XIX wieku i ona to już mniej więcej sobie układała w głowie, jak dojść do tego, żeby efekt był taki, jaki w tej chwili mamy. Na takiej samej zasadzie powstał komunizm, że człowiek może być idealny, a przecież Adam i Ewa w raju mieli wszystko z wyjątkiem jabłka i tak się na to połaszczyli, więc człowiek do końca będzie człowiekiem i komunizm dlatego nie jest idealny, a wiele ludzi się na to nabrało i taka jest cała nasza rzeczywistość. Są ludzie, którzy myślą z dużym wyprzedzeniem, nawet 50 czy 100-letnim i oni odnoszą sukcesy. Czy u nas coś takiego by nie mogło być w tym kraju? No, myślę, że mogłoby być. Problem polega na tym, że nie jest. I należałoby się zastanowić, dlaczego tak nie jest. Dlaczego tak nie jest? Taka jest możliwa taka odpowiedź, że dlatego, że u nas są sami durnie. No, tego wykluczyć nie można tak całkiem z góry, ale zostawmy sobie to wyjaśnienie na sam koniec. Jak już tam wyeliminujemy inne przyczyny. Bo to, o czym pan mówi, to jest propaganda. To, o czym pan mówi, o tym postępowaniu takim opartym na sofizmacie, ale tam później logicznie to wszystko wynika jednego z drugim. To jest propaganda, tylko propaganda nie polega na tym, że twórca propagandy po to ją robi, żeby samemu w nią uwierzyć. W naszą propagandę mają wierzyć inni, a nie my. Chodzi o uzyskanie odpowiedniego efektu. No to właśnie takiego efektu, który będzie służył korzystnie dla aspiracji materialnych środowisk żydowskich. I w tym kierunku jest propaganda. Jestem przekonany, że Żydzi doskonale wiedzą, jak było. Tyle tylko, że po co mają to głośno mówić? No po co mają to głośno mówić, kiedy głośno mówią co innego? I jak pan widzi, pan sam zauważył, że odnoszą sukcesy. Więc trzeba ich naśladować. Nie nabierać się na ich propagandę, tylko trzeba robić propagandę według tych samych wzorów własną. No i tyle. Ale trzeba wcześniej... Proszę pana, problem naszym problemem polskim, znaczy inaczej może powiem, państwa dzielą się na dwie kategorie. Państwa poważne i pozostałe. No Polska niestety państwem poważnym nie jest, bo czym się różni państwo poważne od państw pozostałych? Tym, że państwo poważne potrafi zdefiniować swój interes państwowy, o właśnie taki długofalowy, w odległym horyzoncie czasowym, a jak już go zdefiniuje, no to go realizuje bez względu na okoliczności zewnętrzne i wewnętrzne. A państwo pozostałe to albo nie potrafi tego w ogóle zdefiniować swojego interesu, albo nawet potrafi, ale natychmiast o tym zapomina i zatacza się od ściany do ściany w zależności od tego, kto je w którą stronę popchnie. No to my mamy właśnie przykłady, to mnóstwo przykładów na naszych oczach się dzieje, że zataczamy się od ściany do ściany. Bo tutaj leży książka Rzeczpospolita Judaszy, czyli slalom między foksistami.
Polska wykonuje takie meandry właśnie. Raz podpisuje forcistę niemiecką, raz ruską, raz amerykańsko-żydowską, o teraz akurat amerykańską podpisała, a Żydzi, nic dziwnego, że zauważyli, że to im stwarza perspektywy ogromnych korzyści. Wprowadzenie Polski w sytuację bezalternatywną. No i korzystają z tego, to wie pan, no trudno mieć pretensje do Garbatego, że ma proste dzieci. Najwyraźniej jesteśmy w jakimś okresie przejściowym, dlatego że we wszystkich partiach trwa zamęt. Właściwie nie wiadomo czym spowodowany, a jak nie wiadomo czym spowodowany, no to można założyć, zgodnie z moją ulubioną teorią spiskową, że jest spowodowany działaniem agentury, która wykazuje wzmożoną aktywność na rozkaz swoich oficerów prowadzących. No i stąd mamy wrażenie wojny wszystkich ze wszystkimi. W PSL-u nawet wrze, co jest rzeczą niebywałą. Wszyscy żałują podobno, że prezesem został Janusz Piechociński. No widać wyraźnie, że te objawy niezadowolenia jakieś muszą mieć bardzo poważne przyczyny. Ba, nawet Aleksander Kwaśniewski, żeby się przenieść na tą radykalną lewicę, rozważa podobno pomysł wycofania się z całego przedsięwzięcia. No widocznie to przedsięwzięcie nie rokuje takich fruktów, takich profitów, jakich się Aleksander Kwaśniewski spodziewał. Może to i dobrze, bo to naprawdę Aleksander Kwaśniewski to jest prawdziwe nieszczęście naszego życia politycznego. Uważam, że ogromna szkoda się stała dla Polsce, że ten człowiek był przez dwie kadencje prezydentem państwa, no ale trudno, co się stało, to się nie odstanie. Wreszcie niepokojące sygnały dobiegają z Prawa i Sprawiedliwości, które wydawało się takim monolitem, przynajmniej pod jednym względem, wiary w teorie spiskowe, jeśli chodzi o katastrofę smoleńską. Tymczasem słychać, że coraz więcej posłów uzyskuje dyspensę na to, żeby w zamach smoleński nie wierzyć. To wygląda na to, że są rzeczywiście jakieś napięcia między panem prezesem Kaczyńskim a panem posłem Macierewiczem. Pan poseł Macierewicz przypomina takiego braciszka, który kręci całym klasztorem, z przeorem włącznie. No i w związku z tym przeor może się czuć zaniepokojony takim rozwojem wypadków i wobec tego postanowił w jakiś sposób się emancypować, ponieważ gdyby, ale to nie może być proces nagły, nie może to się stać nagle, bo gdyby to się stało nagle, to pan prezes Kaczyński ośmieszyłby się do końca życia, więc musi stopniowo odcinać się od złowrogiego posła Macierewicza. No i stąd te dyspensy kolejne. Drugim takim sygnałem, że coś zmierza ku zmianie, to jest wzrost napięcia między środowiskiem Radia Maryja a telewizji Republika. Otóż ojciec Tadeusz Rydzyk no, nabrał podejrzeń, czy aby telewizja Republika nie jest przedsięwzięciem konkurencyjnym, zwłaszcza, że korzysta z miejsca na satelicie dzięki uprzejmości pana Zygmunta Solorza. Pan Zygmunt Solorz wprawdzie jest znany z dobrego serca, ale nie sądzę, żeby takie rzeczy robił bezinteresownie. Nie mówiąc już o tych, którzy za panem Zygmuntem Solorzem stoją i stali. Przeszłość pana Zygmunta Solorza mniej więcej w ogólnych zarysach, ma się rozumieć, jest znana. W związku z tym, kto raz był królem, zawsze zachowa majestat. No i stąd te podejrzenia. Chciałbym przypomnieć, że pan prezes Kaczyński, kiedy jeszcze był premierem, to próbował ciąć po skrzydłach. Jednym z tych skrzydeł było właśnie Radio Maryja. No a teraz być może pan prezes Kaczyński wie coś, czego my jeszcze nie wiemy. Na przykład, że Radio Maryja jednak nie dostanie koncesji na cyfrowym multipleksie, no i w związku z tym zawczasu jest przygotowywana alternatywa.
I w tej sytuacji oczywiście pan prezes Kaczyński zachowa nie tylko większą swobodę manewru, ale za takim wpisowym może nawet się wkupić w łaski establishmentu. Chciałbym przypomnieć, że we wrześniu ubiegłego roku pan prezes Kaczyński podjął taką ofensywę pana posła Glińskiego wysuwając jako premiera gabinetu cieni, no i w ogóle taką ofensywę, że tu Prawo i Sprawiedliwość ma program gospodarczy i tak dalej. Oczywiście tam żadnych rewelacji nie było, chodziło w moim przekonaniu o to, żeby pokazać, iż Prawo i Sprawiedliwość ma zdolność koalicyjną. A komu pokazać? No potencjalnym koalicjantom, a więc partiom establishmentu. To był taki sygnał, słuchajcie, my, nie bójcie się tak nas, nie straszcie dzieci Prawem i Sprawiedliwością, my przecież jesteśmy tacy sami jak i wy, nie chcemy nic złego zrobić, my chcemy tylko tak samo jak i wy, wypić, zakąsić, no i cieszyć się życiem, żeby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej. I to oczywiście związki bliskie ze środowiskiem Radia Maryja tutaj już na tym etapie byłyby niepotrzebne i w związku z tym ta inicjatywa Telewizji Republika. Proszę Państwa, warto odnotować jeszcze pewną taką sytuację, a właściwie rocznicę na terenie międzynarodowym. Dzisiaj mamy 14 maja, 65 lat temu została proklamowana niepodległość Izraela jednostronnie, co oczywiście natychmiast rozpoczęło wojnę na Bliskim Wschodzie. Ta wojna skończyła się rozejmem, ale jej następstwem były następne wojny na Bliskim Wschodzie, 4 duże i kilka mniejszych. No a teraz Izrael otacza się murem, co symbolizuje pewną trwałość konfliktu bliskowschodniego między tymi wszystkimi sąsiadami Izraela a samym Izraelem. Pojawia się na tle tego wszystkiego pytanie, jaką rolę właściwie pełni Izrael z punktu widzenia społeczności międzynarodowej. Czy to jest najdalej wysunięty na wschód bastion cywilizacji zachodniej? Jakby chcieli niektórzy obrońcy, entuzjaści Izraela, czy też jest to taka krosta na ciele świata, która samym swoim istnieniem po prostu zatruwa polityczną atmosferę na świecie. Ja nie chciałbym tutaj tego pytania rozstrzygać, ale stawiam to Państwu pod rozwagę, bo skoro u nas mamy okres przejściowy, to mamy chwilę oddechu, że możemy się zająć takimi oderwanymi, pozornie oderwanymi od sytuacji w naszym nieszczęśliwym kraju sprawami.